Wystawę zaczyna się od pomysłu. I tutaj było tak, że podchodzi do mnie profesor Jacek Leociak i mówi: Asiu, jaki ja mam niesamowity pomysł. Byłem w waszym magazynie i zachwyciłem się obiektami, które zostały znalezione w trakcie prac nad tworzeniem Muzeum Polin. Muzeum Polin powstało na Muranowie. To jest miejsce, które było domem dla największej społeczności żydowskiej w Europie. Było też oczywiście miejscem, które stanowiło centrum getta warszawskiego. Dzisiaj, po 70 latach, bardzo często jest tak, że kiedy idziemy ulicami Muranowa i nagle widzimy jakieś roboty budowlane w ziemi, widzimy dół, to tym, co wydaje mi się zawsze wzrusza i porusza przynajmniej mnie, to jest fakt, że widzę fundamenty domów i niekiedy okazuje się, że tam są przedmioty, które towarzyszyły życiu codziennemu żydowskich mieszkańców tego miejsca. I w ten sposób te obiekty, takie cudem odnalezione, stały się też ważną częścią kolekcji Muzeum Polin. Więc kiedy Jacek Leociak podchodzi do mnie i mówi: o Asiu, jaki ja mam pomysł na wystawę, to trudno się oprzeć, bo to rzeczywiście jest kuszące. Myśmy pomyśleli o tej wystawie jak o takich warstwach. Muranów jest bardzo ciekawy, to znaczy Muranów, kiedy idzie się po dzisiejszym Muranowie, tak naprawdę trzeba mieć kogoś, kto cię trzyma za rękę i mówi: słuchaj, wiesz co, ale to, co ty widzisz teraz, to jest zupełnie inaczej i wygląda, jest czymś innym niż to, co było tutaj przed wojną i w czasie wojny. Więc chcieliśmy odtworzyć warstwa po warstwie historię tego miejsca. Ja muszę przyznać, że myślę o tym z dużym wzruszeniem i taką czułością, bo chyba każdy z nas, kiedy się rozejrzy po swoim domu, po swojej dzielnicy, po swojej okolicy, to zaczyna myśleć o ludziach, którzy tu żyli wcześniej. A jednocześnie myśleliśmy sobie o tym tak, że ci, którzy mieszkają tutaj dzisiaj, przez ostatnie 70 lat, czasem musi im być trudno żyć w cieniu zagłady, w cieniu tego, co się tutaj działo. To jest żywa dzielnica, to jest dzielnica, w której dużo się zmienia, która jest, wydaje mi się, bardzo przyjemnym miejscem do życia. W takim sensie tego, że jest tu dużo zieleni, są niezbyt wysokie domy, jest dużo przestrzeni publicznych. Więc chcieliśmy też opowiedzieć o tym, jak to jest żyć na Muranowie dzisiaj i co tu się dzieje. Jest pomysł i wtedy zaczynamy myśleć i tworzyć koncepcję. W tym przypadku było tak, że oczywistą osobą, która wiedzieliśmy, że poprosimy ją o współtworzenie tej wystawy, będzie Beata Chomontowska, która jest specjalistką od powojennego Muranowa. Zaczynamy myśleć o tym, jak ten pomysł przekuć na to, co widać, bo wystawa to nie jest tekst, tylko to jest to, co widać. Więc to nam zajęło dosyć dużo czasu. Tutaj zespół tworzący, to znaczy właśnie profesor Jacek Leociak, Beata Chomontowska, kuratorka Kamila Radecka-Mikulicz, zaprosili do współpracy artystów. Zaprosili Artura Żmijewskiego i Zofię Waślicką-Żmijewską. To są wyjątkowi twórcy, którzy dzięki swojej wrażliwości pozwalają nam zobaczyć ten Muranów tak, jak oni to widzą. Artur Żmijewski robi specjalną instalację, którą będzie można zobaczyć przed budynkiem muzeum, znowu nawiązującą do obiektów znalezionych tutaj. Zaprosiliśmy Jadwigę Sawicką, artystkę, która też spojrzała na to miejsce w zupełnie inny sposób. Czyli jeśli się pracuje, powiedzmy, pół roku nad taką koncepcją, to potem ogłosiliśmy konkurs na projekt. Konkurs wygrała firma Tatemono. Następnie po długich pracach nad projektem zaczynamy etap produkcji. No i tu rzeczywiście wydarzyła się sytuacja wyjątkowa zupełnie, bo na miesiąc przed otwarciem wystawy, myśmy planowali otwarcie na 16 kwietnia 2020 roku, nagle okazuje się, że właściwie cały kraj zamiera z powodu pandemii. Ja muszę powiedzieć, że nigdy w życiu nie byłam w takiej sytuacji, że nagle okazało się, że produkcja wystawy odbywa się zdalnie. To znaczy normalnie tuż przed otwarciem wystawy na miesiąc, dwa, to jest taki czas, gdzie w tej chwili za mną kłębiłby się tłum ludzi, bo tam byliby projektanci, byliby kuratorzy, byliby wykonawcy, byłyby konserwatorki, no rzeczywiście cały czas by pracowali. A tutaj rzeczywiście wspaniałym narzędziem okazały się messengery, zoomy, kamerki internetowe, przerywające co chwila, więc nie było to proste, ale faktycznie fajne jest to, że mimo to udało nam się stworzyć coś, co normalnie robi się bardzo fizycznie i na miejscu. Największą trudnością było właśnie to, że jak się robi wystawę, to w końcowej fazie trzeba podejść, dotknąć,
powąchać, zobaczyć, czy coś jest dobrze naklejone, czy nie jest krzywo, czy to jest tak, jak sobie wyobraziliśmy i wymarzyliśmy. Bo często jest tak, że to nie do końca wychodzi tak, jak chcieliśmy. I jeżeli wszyscy jesteśmy na miejscu, to w miarę łatwo można to poprawić. No a tutaj nie. Dodatkową trudnością, ale to jest taka trudność, z którą wszyscy organizatorzy wystaw czasowych teraz też mieli do czynienia, mianowicie proces wypożyczania obiektów z innych instytucji, który jest normalny, bo na wystawy zawsze się pożycza obrazy czy obiekty z innych instytucji. To jest proces, który dosyć długo trwa. To się załatwia ileś miesięcy, niemal rok. Podpisuje się umowy, każde muzeum ma swoje plany co do wykorzystania tych obiektów. No i w momencie, kiedy nagle pandemia wstrzymuje możliwość wypożyczenia tych obiektów w takim terminie, jak zakładaliśmy, to po pierwsze trzeba się skontaktować z tymi muzeami i zapytać koledzy, przecież wy na pewno macie plan wykorzystania tych obiektów już później, bo to idzie jak domino zupełnie. Więc pytanie, czy się zgodzicie na wypożyczenie w innym terminie. Dodatkową trudnością jest fakt, że myśmy nie wiedzieli, kiedy będziemy mogli tak naprawdę zrobić ponowne otwarcie. Początkowo pomyśleliśmy, że to pewnie będzie wrzesień. No szczęśliwie okazało się, że możemy to zrobić teraz, 26 czerwca, oczywiście bez wernisażu, ale w normalny sposób, bezpieczny możemy udostępnić tę wystawę. Tym niemniej aneksowanie wszystkich umów i dogadywanie się i drżenie serca, kiedy nagle myślisz sobie o rany, może ten obraz albo ten przedmiot, który tak bardzo chciałam wypożyczyć z innego muzeum, nie będę go mogła mieć na wystawie, no to rzeczywiście jest trudne. Na szczęście tutaj jest bardzo dużo obiektów z naszych zbiorów, z naszej kolekcji, czyli przede wszystkim właśnie te osierocone i odnalezione przedmioty pozagładowe. Plus był taki, który mnie osobiście to jest zawsze taki moment, bo to jest taki czas, kiedy kuratorzy mówią: ojej, to jeszcze mamy trochę czasu, to jeszcze poprawmy to, jeszcze poprawmy tamto. I zawsze można poprawiać i to jest oczywiście wspaniałe, ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop. Więc powiedziałabym, że plusem było to, że faktycznie jednak mieliśmy troszeczkę więcej czasu w momencie, kiedy już widzieliśmy, jak wystawa wygląda w sali i nagle zobaczyliśmy, że coś nie odpowiada naszej wizji, no to mogliśmy jeszcze to zmienić, ale innych plusów nie widzę, z wyjątkiem faktu, że wystawa będzie trwała dłużej, co też jest w sumie przyjemne, bo myśleliśmy początkowo, że ona będzie do listopada 2020 roku, a w tej chwili będzie trwała aż do drugiego dnia wiosny 2021 roku, czyli do 22 marca 2021 roku. Dla mnie ta wystawa jest niesamowicie osobistą, chyba pierwszą tak osobistą wystawą w muzeum. Ja współtworzyłam wystawę stałą i to jest takie moje ukochane pierwsze dziecko, wystawę stałą Muzeum POLIN, ale zawsze myślałam sobie o tym, że my znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu. My pierwszy raz tak naprawdę opowiadamy o tym, dlaczego POLIN zostało zbudowane tu, gdzie zostało. Ja jestem warszawianką i zawsze to miejsce było dla mnie bardzo wyjątkowe. Wiedziałam, że tutaj żyli ludzie, których już nie ma, że tu się wydarzyła nieporównywalna z niczym tragedia i myślę, że to jest okazja do takiego osobistego dowiedzenia się o tym i zastanowienia się, a może moje miejsce, w którym jestem, może ono ma swoją historię. Myśmy nawet stworzyli takie hasło: zajrzyj w głąb swojego miasta, bo tak naprawdę każdy z nas może rozejrzeć się z taką uwagą i wrażliwością i czułością dookoła siebie i to bardzo bym do tego namawiała. Myślę, że ważne jest dla mnie osobiście to, żeby dowiedział się o historii Żydów warszawskich. Ważne jest, żeby spojrzał na to miejsce jak na próbę ciągłości. W Polsce my mamy, ponieważ historia obchodziła się dosyć brutalnie z tymi terenami, my mamy taką porwaną nitkę opowiadającą o miejscu. Tutaj tę porwaną nitkę staramy się pokazać i bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie, którzy nie wiedzieli o tym, co tu się działo, albo odwrotnie, którzy kojarzą to miejsce tylko z gettem, spojrzeli na nie i powiedzieli, pomyśleli o tym, że pokazujemy taką pełną, kompletną opowieść i tak jak mówiłam, żeby zastanowili się, czy wokół nich nie ma takich opowieści, na które warto zwrócić uwagę.
Nazywam się Joanna Fikus, jestem kierowniczką działu wystaw Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Chciałam serdecznie zaprosić na wystawę Tumuranów, którą otwieramy w muzeum 26 czerwca tego roku. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem, ale też zapewniam, że będzie to wszystko bezpieczne, gdyż zadbaliśmy o to.